MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie w kolejnej recenzji Batmana od Kennera. I nadal widzimy się w serii TAS, The Animated Series. A jest to seria druga tym razem. Oczywiście nie wspominam o figurkach, których nie mam, tylko o figurkach, które z serii drugiej TASa posiadam. Czyli jest to Man-Bat oraz Scarecrow. Obydwie te postacie bardzo lubiłem w komiksach, w animacji i na tych właśnie dwóch figurkach mi po prostu zależało, żeby je posiadać. Man-Bata kupowałem używanego chyba gdzieś tutaj w Polsce, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast Scarecrow jest kupiony ze Stanów i jest całkowicie nówka sztuka, był oryginalnie zamknięty w pudełku. Pudełko do dzisiaj posiadam, ale nie przeszykowałem go, no bo w sumie jak jest otworzone, to co tam na pudełku wam pokazywać. No i dobra, może na początek weźmy stracha na wróble. Z tego powodu już jest mniej stabilny i się chybocze, jak widać. Można go gdzieś tak ustawić bardziej stabilnie, ale mimo wszystko no jest chyboczącą się figurką. Strach na wróble wygląda tak jak w bajce chyba tak wyglądał, że jest w tej takiej czerwonej tutaj koszuli ubrany i w takich brązowych spodniach. W komiksie był cały na brązowo, jeżeli dobrze pamiętam. Ma on bardzo fajną zdolność, funkcję. Z tyłu ma pokrętło, jak widzicie. I to pokrętło obraca jego ręką, ale nie w pionie, a jakby można powiedzieć pod skosem. Pokręćmy teraz tym pokrętłem i patrzcie, co się dzieje. Jego dłoń się cały... Dłoń, właściwie tutaj ręka od łokcia kręci się, jakby można powiedzieć, ni to w pionie, ni w poziomie, tak pod skosem troszkę. Fajna funkcja. Do czego ona służy? A już wam mówię, do czego ona służy. Ponieważ strach na wróble jednym z akcesoriów, jakie było, jest kosa. I tą kosę można włożyć mu właśnie w tą dłoń. O tak o. Jeżeli dobrze teraz ustawiłem, to on będzie tą kosą wywijał. Tak. Wywija sobie tą kosą. Tak to się dzieje, tak to wygląda. Fajna sprawa, ponieważ jak tą rękę nawet damy do góry, to i tak to się kręci. Ten mechanizm. No teraz zahacza oczy... Oj, nie widzicie. Sorki. Zahacza w tym momencie o kapelusz, ale mimo wszystko się nadal kręci ten mechanizm. Także fajnie to jest pomyślane. Fajne są jakieś te przekładnie tam, które napędzają ten mechanizm. No i tak to wygląda. No ta kosa często haczy się o kapelusz. Nie ma co tutaj ukrywać. Trzeba dobrze ustawić rękę i można sobie wtedy wywijać tym ostrzem tutaj. Może ja prawie troszkę... O, tak, że będzie lepiej widać teraz. No i dobra, no to tak. Z jednym z akcesoriów, jakie dostajemy, jest ta kosa, natomiast drugim akcesorium jest taki oto kruk, czy tam wrona, gawron, cokolwiek. On jest plastikowy. Nic nadzwyczajnego, ale chodzi o to, że możemy go zamontować tutaj na tą lewą dłoń. Zamontowałem go tyłem naprzód. O. No i sobie go tak trzyma tego kruka tutaj na dłoni. Na ręce, właśnie na przegubie ręki. Fajna sprawa. Znaczy ten kruk to taki sobie, ale fajna sprawa z tą kosą. No i tak, i cały nasz strach na wróble ma świecące oczy. No, co tutaj ostrość nie łapie? On ma świecące oczy, tak zwany light pulping.
Widać trochę teraz, jak to działa. Na kapeluszu na górze mamy tutaj przezroczysty plastik, taki transparentny, czerwony plastik, który idzie przez całą jego głowę. I tak właśnie działa ten light pulping. Przyszykowałem sobie tutaj latarkę. Podświetlę wam i pokażę, jak to wygląda. Widzicie? O to chodzi. Oddalam. Znaczy, na pewno wiecie, o co chodzi, ale no chciałem po prostu zaprezentować, jak to się prezentuje. Fajnie te oczy świecą. No to tak, a z punktu w artykulacji głowa chyba się nie... A nie, przepraszam, rusza się głowa. Głowa się rusza, no ręce i nogi w kolanach się nie ruszają. Taka po prostu zwyczajna figurka. I ta figurka jest z 92 roku. Dobrze mówię? 92? Nie, przepraszam, 93. Bo właśnie seria druga jest tak trochę dziwnie... dziwnie datą ułożona, bo trochę jest tam figurek z 92 roku, a trochę figurek z 93, więc ten jest, Scarecrow jest z 93 roku. Dobra, odstawmy sobie go gdzieś z tyłu. A teraz przyjrzyjmy się Manbatowi. No i to Manbat będzie chyba z 92 roku. Poczekajcie chwilkę, sprawdzę. Nie, to jest 93. Też mimo wszystko 93, a na stronie pisało, że 92. No dobra, no ale 93, widzicie, czyli możliwe, że jakieś inne figurki były z 92 roku w tej drugiej serii, ale mimo wszystko te dwie są z 93 roku. Manbat, bardzo fajna figurka. Trochę niestety mam już taką rozregulowaną, głównie tutaj w tym bicepsie prawym. Tak ona wygląda. Z tyłu ma taki przycisk w plecach, trochę jak te. I chodzi to o to, że jeżeli wyprostujemy mu skrzydła, damy go w pionie, w poziomie, przepraszam, i zaczniemy naciskać, on zacznie latać. Jednocześnie głowa się podniesie. Spróbuję od przodu to pokazać. No i on sobie tak będzie leciał. Fajna sprawa. Głównie za pośrednictwem tej podnoszonej głowy. Na pewno fajnie by się tym bawiło w dzieciństwie. Nigdy go nie miałem, nigdy go nie widziałem nawet w dzieciństwie, żeby ktokolwiek go miał. Ale no fajna sprawa. No tutaj oczywiście ręce są w barkach na stawach kulkowych i no nie można ich, chociaż może można, ale będzie mechanizm przeskakiwał. Także jedynie co, to tak naprawdę tutaj właściwie w łokciach można powiedzieć, można dać te ręce do przodu ze złożonymi skrzydłami. Nogi się tam coś ruszają, ale tak trochę kiepsko. Strasznie ma problemy z postawieniem tej figurki, dlatego musi się podpierać mimo wszystko skrzydłami. No i głowa ogólnie, poza tą umiejętnością podnoszenia, to się rusza na boki. Doktor Kert to był, tak? Dobrze pamiętam. Fajnie się prezentuje, naprawdę ta twarz przypomina taką, jaka była w bajce, jaką pamiętam. Tylko nie pamiętam, czy on miał ogon, ale chyba nie miał, nie? Chyba nie miał ogona. No i cała figurka miała jeszcze taki jakby sznurek do powieszenia go, że mógł po prostu wisieć w powietrzu. Ale ja nie wiem, gdzie, szczerze powiedziawszy, gdzie ten sznurek się mocowało. Ani tu gdzieś pod spodem, nawet jak naciśniemy, nie ma żadnego miejsca. Nie wiem, gdzie ten sznurek się mocowało. Z takimi po prostu, były takie dwa zaczepy w kolorze jego futra, skóry i po prostu sznurek. Nie mam tej rzeczy. Ale ona nie jest warta wspominania, no bo to był sznurek, po prostu zwykły sznurek. Nie wiem, gdzie się go zaczepiało, żeby on sobie tu wisiał, co? Powiesić go za szyję, tak o. No i to tyle. Tak wygląda seria druga, ale tylko te figurki, które mówię, które posiadam w serii drugiej. No i cóż. I to tyle.
w związku z serią drugą Batmana od TAS. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.